Eden Hazard. Mówię wam to teraz. Jeśli nie w 2020, to w 2021, najpóźniej w 2022 roku Eden Hazard dostanie złotą piłkę dla najlepszego zawodnika świata. Przyszły najlepszy zawodnik świata. Eden Hazard. Nigdy nie oszczędzam na jedzeniu. Nigdy. Trzy dania na zamówieniu. Zawsze. De Bruyne. My goodness, Jeff. You know, the world is going mad, isn't it? You look at the amount of money they're paying for this boy. It's just absolutely bonkers. Now we're talking about 50-odd million pounds. I just don't see this. I don't see 50-odd million pounds for this player. I really do not see it at all. Championship, jak walczysz o awans w barażach, możesz wygrać 7-0 u siebie, a wygrasz 1-0 na wyjeździe, jest dogrywka. A to zupełnie mówisz o innym systemie. W Championship, jak walczysz, gra szósta drużyna z trzecią, czwarta z piątą, trzecia z czwartą, grają o awans do Premier League, to masz tak, że możesz przegrać u siebie 8-0, pojedziesz, wygrasz na wyjeździe 1-0 i to już jest dogrywka i potem karne. Mhm. Zwycięstwo za zwycięstwo liczy się porówno, nieważna ilość bramek. Co ty pierdolisz? To głupie chyba. Ja nie widzę szans. Ja widziałem Barcelonę beznadziejną, apatyczną. Barcelona na awans 0 szans. Barca musi wbijać 6. 6-1. Na pewno! Mówmy się, że jeżeli ten Arsenal i Barcelona awansują, to tego programu nie było. Denied. Psych! No co ty robisz? Przyniosłem karteczkę, bardzo. Proszę tutaj o zbliżenie. Poproszę, proszę bliski plan na mnie, parali realizatorze. Cristiano, ¿qué? Hora 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano, 5, ¿qué? A llorar, a Turín, a llorar. Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera. Saque la manita pues, y adiós, va, vaya Italia, no vuelva. Se ha ido calentito de aquí. Ay. Psychasiada? Mi psychasiada? Stary, ja mam tak mocną psychikę. Ty nie wiesz, jaką ja mam mocną psychikę.